Witajcie moi kochani! Dzisiaj byłam w Stokrotce, więc stwierdziłam, że nagram zakupy. Może dziś się wykorzystam. I pierwszą rzeczą, jaką mam, bing! Jak to Wojtek mówi? Bi! Reklama była w telewizji, więc mówię, skusiłam się, żeby mu kupić. Był prezent Bing, taki z 10-12 cm z piłeczką, ale oczywiście Wam tego nie pokażę, bo jak wiadomo Wojtek już tego mi na razie nie chce oddać ani pokazać, ale mamy gazetkę, są jakieś tu atrakcje, czytanki, wielki plakat, więc jak przeżyje gazetka, to może na nowy pokój będzie miał pierwszy swój plakat. Dzisiaj się nawet zastanawiałam, bo Wojtuś ma w kwietniu urodziny. Czyżbym miała iść w Binga? No zobaczymy, zobaczymy. Bo no, na pewno jakiś to odcinek będę robiła. Czy zamawiała? Raczej nie. Skuszę się na samą siebie, czyli sama będę robiła. Zresztą ja dwa dni wcześniej ja mam urodziny. Dwa dni później Wojtek ma urodziny, więc zobaczymy, może jakiś opłatek, bo lepić to nie wiem, czy bym miała talent go wylepić z masy cukrowej, ale może opłatek kupię i będzie zachwycony. No i dobra, pokażę Wam, co kupiłam ciekawego w Stokrotce. Pieprz ziołowy, mielony, liść laurowy, tak jak widzieliście na ostatnim filmie, że mi się kończy. Wziąłam sobie jakąś herbatkę zwykłą, zieloną, meliskę, dwa proteinowe jogurty dla męża, to już jest jagoda, a drugi truskawka i porzeczka. Bo w sumie Stokrotce są chyba najdroższe te jogurty. Te to jeszcze kosztują złoty 79 zł, a skyry typowe z piętnicy są po najtańsze w Biedronce, ale za to nie ma tych. Przynajmniej ja jeszcze nie spotkałam, a strasznie chciałam spróbować waniliowych, więc przy okazji dwa waniliowe wziąłam i one już chyba po dwa z czymś wychodzą, więc tak. Cenowo jedne śliweczki, o, leci Wojtek, muszę schować jogurty, poczekajcie, tak, bo jakbym ich nie schowała, to już bym ich nie odzyskała, już by któryś został zjedzony przez niego. Śliwka suszona bez pestek. Czy musicie się kłócić? A, chipsy Krystian je. Ale on się częstował swoimi chipsami. On wie, że to jego? Nie wiedział, że to jego. Następne mam daktyle. Całe owoce. I tak, dążyłam do tego, że kupiłam śliwkę, bo Wojtek ma ostatnio ciężkie dwójeczki. Ja w sumie odkąd nie palę, też mam ciężkie dwójeczki. Więc musimy się troszkę czyścić. Więc śliwka to taka naturalna sprawa. Daktyle. I też przy okazji płatki owsiane górskie. Skonsultowałam oczywiście z Martą, żeby mi doradziła, czy te błyskawiczne, czy te górskie. Więc dzisiaj mam, w życiu ich nie jadłam, górskie. I marzą mi się te owsianki wszystkie, które widzę na TikToku. Tam jest multum osób, które prowadzi foodbooki, redukcja, liczenie kalorii i po prostu te ich owsianki i te ich deserki.
Ja jestem zakochana. Naprawdę jestem zakochana w tych jednopocjowych. W jednopocjowych deserkach i właśnie. I marzą mi się takie pyszności. Dalej mamy 2 razy chlebek. Jedną wędlinkę wzięłam, to jest już kurczak gotowany. Sól. Słodzidło. Takie więc. Mąż ćwiczy. To jest właśnie do tych owsianek i może przerzucę się, żeby kawę pić z tym, a nie zwykłym cukrem. I ostatnia rzecz, kawał mięsa, a dokładnie wieprzowe żeberka trójkąty, ładne, mięsne, były za 9,29, bo kończył się termin ważności, więc tu mam za 16 zł, kilo 80. Zaraz jak tam mąż skończy, to go poproszę, żeby pokroił mi marynata i jutro mamy żeberka na obiad. I tak, żeberka już nagrywałam, ale może nagram na przypomnienia, jak robię moje żeberka. Ale wyrzuć tego mumia. Ale on taki brzydki. Wyrzuć tego moń. Buźka. A gdzie jest? Przynieś swojego Binga, pokaż. Pokaż, może by zobaczyli Binga twojego. Wojtuś. Przynieś Binga. I wyrzuć tego smoka. Wiesz, że ja to nagrywam. Teraz? Tak. Pokaż Binga, jakiego masz. Bi. Bi. To wyrzuć tą pieluchę. A niech popatrzą, jaki przystojny ten mój mąż. Przyszłam do was z Karusią. Póki pamiętam, to chciałam bardzo podziękować za tak miłe komentarze na temat moich włosów. Bardzo mi miło. Cieszę się, że wam się podoba. Mi również się podoba. I przeszłam się z Wojtkiem na spacer. Nie wiedziałam w sumie, gdzie pójdziemy i wyszło, że zaliczyliśmy Biedron, nie, Pepko. Od Pepko poszliśmy do Lewiatana, od Lewiatana do Biedronki, od Biedronki do domu. I w Pepko w sumie nic takiego nie było, nic mnie nie ujęło. A poszłam za w sumie jednym konkretnym celem. Jest to pajacyk do spania. Na rozmiar 92 i kosztował 10 zł. Więc taki pajacyk zwykły, siwy, do spania dla Wojtka, bo to jest jako piżamka u niego. I tylko tyle, bo nic więcej nie było w Pepko, aż w szoku byłam. Ogólnie tak, dział męski mamy bardzo bidny, po prostu wieszak i parę bluzek jest tam. Damskim to tak w sumie nic mnie nie ujęło, no dobra, może tam parę rzeczy. Jakbym uparła się, to mogłabym je kupić, ale to nie było nic, co bym stwierdziła, że jest mi potrzebne. Dział dziecięcy chyba był najfajniejszy, bo były ładne kolekcje wiosenne i myszka Miki, i Psi Patrol, Król Lew. Właśnie było fajne te t-shirty z tej biologicznej, niebiologicznej, organicznej bawełny. Ale to tak jak mówię, mi się podobało tam tylko dla dzieci.
Dla Krystiana coś tam oglądałam. W sumie były dwie koszulki, które jemu by się pewnie spodobały. A tak to. Mówię, jedynie dla Wojtka mogłabym coś kupić ciekawego na wiosnę, lato. Dobra. Pepko załatwione. Do Lewiatana poszłam. Oj. Z myślą o tym, że na jutro pewnie mogłoby mi zabraknąć ziemniaków, więc kupiłam dwa worki ziemniaków i przy okazji tą paprykę. Ostatnią sobotę ją też kupowałam, tylko chyba Wam nie nagrywałam, że ja byłam w Lewiatanie. Ale ta papryka, to opakowanie kosztuje 5 zł w Lewiatanie. Jest to 250 gram. Pewnie nie jest za tanio, licząc na kilogram, ale za dwie papryczki, dosyć duże, to jest moja ręka, czyli spore. Taka jedna papryczka nam starcza spokojnie na kolację, a one są mega słodkie, mega pyszne. Czy tak jak ja robię tortille, czy te pizze, czy tak po prostu pokroję do pojemnika i chcę komuś się coś chrupać. Super genialne. Tyle Lewiatana. Tu mam ziemniaczki. Dobra. No i na końcu byłam w Biedrze. A miałam nie iść. I wiem, działam, że jak pójdę, to zostawię tam dużo, dużo pieniędzy. Więc tak naprawdę to lepiej siedzieć w domu, to człowiek nie wydaje, bo jak chodzi człowiek po sklepach, to wydaje. I wydałam. Pierwszą rzeczą to zgonię na Was, bo napisałyście, że jest bardzo pyszna soplica z wiśnia w czekoladzie i orzech w czekoladzie, więc kupiłam wiśnie w czekoladzie. I to jest Wasza wina. Tak. 23,99. To jest Wasza wina. Że ja je kupiłam. Że ja ją kupiłam. I teraz czekam na jakąś fajną okazję, żeby spróbować. 25%, więc można zaszaleć. Pół butelki wypić. Oczywiście żarcik. Ktoś musi stawać do Wojciecha w nocy. Banany. Nie ma nigdzie w promocji. Nawet w Lewiatanie były powyżej 5 zł banany. I właśnie, wracając do Lewiatana, w sobotę były całkiem inne ceny. Ogórka miałam kupić w Lewiatanie. Nie wzięłam ogórka, no. Bo jest najlepsza cena ogórka w Lewiatanie za kilogram, bo jest po niecałe 9 zł za kilogram tego szklarniowego. Ale za to inne warzywa są droższe. Bo w sobotę pomidory były po 3 czy 4 zł za kilogram. Ja się wahałam, czy wziąć, ale mówię, po co mi tyle, jak mam w lodówce jeszcze. A dzisiaj już te pomidory były po 7 zł. Więc w sumie 3 zł niedużo na kilogramie, ale to już by były 2 kg, tak, tych pomidorków. I nie wiem, czym to jest spowodowane, bo tak samo sałatę ja kupowałam po 2,99, a dziś już była po 3 z groszami. Więc cena jest zmienna. W sobotę były całkiem inne, było za ciut taniej. Więc może w sobotę jeszcze podejdę do Lewiatana, zobaczę, co mają. Tak samo ziemniaki. Ziemniaki są już w innej cenie, zaraz Wam powiem. Kupując na początku, jak zaczęłam kupować ziemniaki w Lewiatanie, płaciłam za nie 69 groszy za kilogram. W tym momencie jest po 99 groszy za kilogram. No dobra, wraz złotówka tylko za kilogram, ale już jest te 30 groszy drożej. Więc, a w sobotę? Ja ostatnio nie kupowałam ziemniaków. No dobra, 4,99 banany w Biedrze. Na promocji była cukinia, więc wzięłam dwie. Na jakiś może obiadek będzie. W Biedrze wydałam 100.
saga, herbata mali, nie, cytryna z miętą, ja ją bardzo lubię. Jedne chusteczki, bo już tutaj mi się zapas kończy, a ja muszę mieć zawsze zapas. Dalej mam 3 cebule. Z myślą o piątku paluszki rybne panierowane. Bardzo fajne, smaczne. Porównywalne są, jak dla mnie przynajmniej, do tych Frosta smaku. Były 4 kubusie, ale już jeden Wojtek zjadł. W ogóle poszliśmy do Biedronki i było tylko da, da, da po całym sklepie. Chciał musy. No dobra, mówię, musy wezmę. Przy zakupie 4 jest troszkę tani. Wzięłam, dawno już nie mieli musów. Z Krystianem ok. Ale to samo dotyczyło się jogurtów. To samo dotyczyło się tych kabanosów. Bo ostatnio zjedli kabanosy, więc mówię, jestem biedronce. Kupiłam kabanosy. Rodzinna paka, tarczyński. 5 metrów, 5 metrów, czyli mamy 10 metrów kabanosa. Drobiowy i wieprzowy. I wzięłam jedne i oczywiście co? Wojtek zaczął, da, da, no mówię, dobra, trzymaj to. Ale on chciał, żebym ja to otworzyła, a nie, że on sobie potrzyma opakowanie, tylko chodziło o to, że otworzymy i zjemy. Akurat by zjadł, im bym doszła do kasy, bym mogła powiedzieć, że nie miałam. Następne wzięłam sobie jedno na spróbunek Frutivita Pure. Owoc, jogurt plus zboża. Nie wiem, czy to Marta w biegu to mówiła, że to takie najlepsze składowo. 2 z groszami. Oj, 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 coś mi tu ucieka, coś mi tu ucieka. I skyry. Skyr jagodowy. Skyr malinowy, brzoskwiniowy, truskawkowy. Następne dwie rzeczy, jakie wzięłam. Wege hummus klasyczny i wege hummus pomidorowy. Chciałam ten trójpak. 3 smaki, ale nie było. Aczkolwiek ten paprykowy, tam chyba z chili jest, czy o smaku chili, jest tak ostry, że tylko mój mąż go jadł. Ja już go nie jadłam. Ale to była taka fajna opcja, że ja miałam te 2 smaki, on miał ten jeden i tak cinaliśmy hummus. I ostatnią rzeczą, którą polecała na Instagramie przepisy u baletnicy. Nie jestem pewna. Wiem, że baletnica. To pamiętam. Lawasz. To najstarszy rodzaj chlebka w stylu ormiańskim. Podobno świetny skład. Podobno. Jak mówi ktoś, że jest świetny skład, to znaczy, że na pewno jest świetny skład. Bo ja się nie znam kompletnie na składach. Ale zaraz wam przeczytam. Mąka pszenna 70%. Woda, sól, fermentowana mąka pszenna, zakwas pszenny. Finito. Koniec. Podobno lepszy skład niż tortilla. Jest tu 5 placków i jeden placek ma 200 kalorii. Co wam jeszcze mogę powiedzieć? 200 kalorii i ma 1,23 cukru. 1,17 grama białka. Błonnika. A białka ma 6,43 grama. Więc białka też ma sporo. Tłuszczu ma mało, bo 2,7. W takiej jednej porcji oczywiście mówię wam. Podobno weszło to już na stałe w Biedronce, więc teraz czekam na okazję, żeby to spróbować. Zjeść jakoś tam na ciepło. Zobaczę, pomyślę i
I może Wam pokażę, jak ja to robię. I koniec. Tyle. Tyle moich zakupów. Dopijam kawę i czekam na Krystiankę, bo zaraz wróci z taekwondo. Czy ja coś jeszcze mam dla Was? Nic nie mam dla Was. Więc żegnam się, kochani. Do zobaczenia na następnym filmie. I oczywiście, jak Wam się podobało, to komentujcie, lajkujcie, suba zostawcie i co tam jeszcze chcecie, zostawcie. Do zobaczenia. Pa!